Dzień dobry, wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku No Man's Sky'a. Tak. Nie wiem, co ja mam dzisiaj zrobić. Aha, muszę sobie pozbierać to wszystko, no bo przecież ja tutaj dosyć dawno tego nie zbierałem. Ile taka grawitina, ciekawy jestem, kosztuje? Koprytki ładnie rosną i wszystko ładnie rośnie. O, nawet to urosło. To cholera, strasznie długo to rośnie. No koprytku, a teraz to jeszcze ziołko. Ile? Stuwa. No to fajnie. Czy coś mogę w tym momencie wybudować? O, nie to miałem. Chciałem to. Czy ja mogę coś z tego... Szkło mogę sobie zrobić, ale to tak nie bardzo koniecznie. Powiem szczerze... Aha, tak, muszę sobie zrobić szkło. Ponieważ muszę sobie postawić, proszę szanownego państwa, nową szklarenkę. A będę sobie tutaj różne rzeczy nowe hodował. Mianowicie mogę sobie, no i drzesz, mogę sobie już posadzić kaktusa. I mam zamiar sobie tego kaktusa posadzić. Ale do zbudowania nowej szklarenki to ja kurde potrzebuję czego? Feryt 5 szkłów. No właśnie, ale najpierw zanim sobie postawię szklarenkę, to ja sobie postawię, o właśnie, coś w tym stylu sobie tu postawię. No co? Ty nie chcesz? A ty? No nie chcę tak daleko, ja chcę tu blisko gdzieś. Ale to jest kurde. A potem miał być nie to, tylko to. Dobrze. Teraz, czy ja mam gdzieś namagnesowany feryt? Gdzieś mam. Bo szkło to sobie zaraz zrobię. Albo i nie. Ile to kosztuje? 12 tysięcy. Drogie nie jest. Dobra, to wywalimy na frachtowca. To wywalimy nigdzie. To wywalimy do kontenera. To wywalimy na frachtowca. Teraz zrobimy sobie szkło numer 5. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Resztę wywalimy sobie do kontenera. Trzeba by było jeszcze jeden kontener postawić, bo mi się tu miejsce kończy w imend jasny. To sobie wywalimy do kontenera. I teraz potrzebuję namagnesowany feryt. I gdzieś ja to kolorka jasna miałem. Tylko chyba nie to. Mam. No i super, ekstra elegancko. Proszę szanownego państwa, normalnie to jest rzecz wręcz przepiękna, ponieważ teraz w tej chwili, w tym momencie, tu będziemy sobie, znaczy ja będę sobie budował nową, piękną szklarenkę. Teraz jeszcze muszę sobie postawić drzwiczki. A ja chcę z tej strony, chcę, tu chcę, żeby... Dobra. No i teraz muszę sobie jeszcze jakąś drabinkę tu postawić, bo... A czemu mi ty tu nie chcesz? A to? No
to przepraszam, no muszę, to jak ja tam mam wchodzić? Tak? No jakoś nie bardzo koniecznie mi to wychodzi. No, tym razem to już w ogóle mi nie wyszło. No to jak się tam... Aha, dobra. Kichocie Michał. Tak, wyjdę sobie do środka. Bo muszę tak i tak wchodzę do środka, zrobię sobie zapis gry. Przepraszam, tradycyjnie. Aha, miałem zobaczyć. Teraz tak. To, co ja mam? Aha, mam echinokaktusy wyhodować. Tylko... O właśnie. Tu mam gdzieś wrócić do formy życia, tylko nie wiem, gdzie ona, ta forma życia, siedzi. Czy ja będę tutaj, nie wiem, się to uda? Czy mi się to nie uda? No... Aha, wróciłem się. Mocny układ... Zaatakuj posterunek. Zaatakowałem posterunek i guzik minut z tego wyszło. Więc muszę to chyba... Chyba muszę to wyrzucić. Kurde, ja... A to co ja, to jest... Mierz przedmioty. Nie, to sobie odpuszczę. To jest co? Kopryt 75. Czy ja mam tego kopryta gdzieś jeszcze? Chyba... Gdzieś go, nie wiem, chyba go nie miałem. No nie mam. Sól. Tak, wiem, że jest optymalna. Gdzie jest mój statek, chciałem się zapytać. Gdzie moje latadełko jest? Normalnie. Gdzieś się zgubiło, a tam gdzieś jest. Dobra. Aha, no tak, dobra. No to teraz muszę jeszcze wrócić z powrotem. Ostatnio Marcin zapytał mnie, czy... też się tak dzieje, że przepadają mi misje okrętów. Tak, odpowiedziałem w komentarzu. Natomiast tak, to jest prawda. Tak mi się dzieje. Z czterech wysłanych misji tylko jedna, no nie, to jest chyba druga, która mi dojechała bezproblemowo na miejsce. I... A tak to, wiecie, coś tam się działo i wracali przed czasem. No coś tam troszkę przywozili, no nie powiem, no. No nie można tak powiedzieć, że to już całkiem, całkowicie byle jak, ale... Ale było raczej kiepsko. Dobrze. Ciekaw jestem, co tym razem przywieźli, bo nie mam jeszcze nic. Ale nie wiem, o co mi chodziło. Kurde, no. Znaczy, no mam wiele rzeczy, ale nie pamiętam, o czym był ostatni odcinek. Coraz większa skleroza. No to, aha, o magazynach był. Dobra. Nie wiem, coś mu się dzisiaj dzieje. Spalił mi się wentylator. Znaczy spalił, on się nie spalił. Coś mu się pochamęciło.
zaczął wyć i w końcu szlak go trafił. Znaczy wyłączyłem go, bo tak wył, że masakra z makabrą. Wysłuchajmy. Kryształ węgla. Aha, no tak. No to widzicie, zakończę ekspedycję. Dobra. Ale ja bym chciał sobie zobaczyć, jak to wygląda. No kurde, jak mam tutaj... Jak ja mam naprawić? Jak ja to mam naprawić, ten statek? Dobra, zobaczymy najwyżej. 2-2-2-2-2 przemysłowa. To nie bardzo powiem szczerze, bo on nie jest przemysłowy w ogóle. On nie jest w ogóle przemysłowy, jeśli chodzi o ścisłość. Jak go sobie mogę pooglądać? Aha, no dobra, nie mam paliwa. Nie mam paliwa, nie wyślę. No jak nie wyślę, to kichu cię, Michał. Nie będę się denerwował, panie Nanity. Sterunek H, to było to. Ile mam? 800 jednostek. No i tak szczerze wam powiem, to nie bardzo wiem, co ja mam dzisiaj robić z tym wszystkim. Postawiłem sobie... A, już wiem co. Tylko nie wiem, czy mam... By cię cholera wzięła. No. Ja sobie skoczę całym tym frachtowcem, bo on ma dalszy zasięg niż zwykły statek. Aha, tylko muszę sprawdzić najpierw, czy on jest załadowany do skoku. Nie jest, ale to już jest. Dobrze. No to zobaczymy. Tu jest jakiś cel. Ale... poziom konfliktu alarmujący. Tu mam co? Posterunek sprawdź. Poziom konfliktu porywisty. Dobra. Skoczmy se tu. No. I żeśmy skoczyliśmy. Teraz... i teraz... i co teraz? Dobra, jestem operatorem warp. Warp, warp. A, nie wiem, jak się to czyta. Paj mi się chce. Coraz bardziej. Dobrze, tu mam swój statecek, elegancki statecek. I podlecimy sobie na stację. Pierdut. Yeah.
A, bo coś miałem stąd sprzedać, o ile chyba dobrze pamiętam. To coś zamiarowałem sobie opchnąć. Ale tak do końca, kurde, nie wiem, coś... Nie, ostatnio jestem tak zakręcony jakiś. No, masakra. Robię jakieś dziwne głupoty. Oj, przepraszam. No. No a propos nagrań, postanowiłem sobie zrobić przerywniki. Tam, ja tu już byłem. Czyli tu już nie mam nic. Aha, tu jest. Nie mam tego Atlas Passa dwójki, ale tu mogę to upchnąć chyba. Mniej więcej, tak właśnie. 42 zniszczone statki. Piękna sprawa. To nie, kondensator ciepła. Kurde, no nie, ale nie będę tego sprzedawał, bo muszę sobie zrobić te one inne i tamto wtedy sprzedam, wtedy zarobię z 1,5 miliona. Mniej więcej. Czyli nic z tego nie będzie. A tu Iwo Uran, dane nawigacyjne. Łopanie. Ale szkoda mi tego sprzedawać, no. To mogę sprzedać, bo tego dałem od metra. Tego nie sprzedam, bo mi szkoda. Więcej nic nie sprzedam. Tych onych nie będę sprzedał, bo pungeunów, bo to jest potrzebne do czegoś. Nie pamiętam do czego. Ale do czegoś jest potrzebne. Zobaczymy, czy to się da wypchnąć stąd. Dobra. Ups, to już nic z tego nie będzie. A to też nic. Namagnesowany uran, kobalt, tryt. To wszystko zostanie tak, jak jest. Muszę sobie trytana zbierać, bo mi się kończy. I teraz tak sobie myślę. O, jakieś fajne to coś jest. Nie takie coś fajne. Ale zobaczymy. Cześć, intrus. No i co? 23 pola. C, a ja mam A, no. Jeszcze chyba taki drogi. Pogła kogoś. Nie, 6, 4, Zrobimy to inaczej. Nie będę się tu... A może się potelepać? Aha, muszę się potelepać, bo przecież muszę sobie trochę trytytu nazbierać. A dzisiaj też będzie taki trochę krótszy odcinek, bo jakoś nie mam specjalnie, powiem wam szczerze, jakoś nastroju dzisiaj do grania. No, ostatnio sobie troszkę pograłem w Dywizję, przepraszam, spać mi się chce, już nie wyspany jestem też ostatnio. I co to ja miałem? Planeta jest żrąca. A tu? To jest odkryte. No, a co tu jest? O!
No zobaczymy, co z tego wyjdzie, powiem wam. Jestem ciekaw. Czasem się to opłaci. Więc... I raz, gdzie jesteś? Robaczku. Tu. Tak, chodź tu, chodź tu. Raz. Ale mnie kurna muci. Dobra. Udało się. Fajnie, fajnie. Lecimy tam. Pyk, pyk, pyk. O, Heroxa mam znowu. Proszę. I coś już, ile ma dostałem. I coś jeszcze. Więcej tego tam było. A no nieważne. Coś dostałem i to się liczy. Co ja miałem zrobić? Nie, tam jest mój statek. Żrące. Aha, miałem sedno zbierać tego. Trytyta. To coś mi teraz będzie złoto szło. Pewnie. Nie chcę złota, srebra i platyny, nie chcę trytyta. No i złoto idzie. No nie, drzwi ścisną, a widzieliście taki numer? Kichał cię, Michał. Skoczymy na planetę, zobaczymy, co to jest ciekawego. Może mi się... O! A może by mi się udało zrobić ten? Tylko tu nie mam chyba... No właśnie, ale tu nie mam. Co tu jest? To są grzyby jakieś? Chyba tak. Nie pamiętam, co ja potrzebowałem do zrobienia tego. Aha, gwiezdna bulwa, stuwa. I 200 już tego z kaktusa i wtedy bym mógł zrobić to. I jakby mi się udało zrobić ze 2, to bym miał prawie 2 miliony. I bym był gotowy, bogaty człowiek. Znaczy się, bym był go bogaty kosmita. Toksyczność na zewnątrz. Roz. Odchody. To jest jakiś grzyb. Czy jakieś ptoki latają. I coś mi tam jeszcze łazi. Prawie grzybicza. To jest wungel, czy co to jest? Wungel?
jest. Węgiel. A tutaj to za wiele nie będzie. Tak. Szczerze powiedziawszy. Nie uciekaj, chodź, zostań mi tu. Kurde dziadu. Wziął i uciekł. No. Takie coś tam już gdzieś atakowało. A to co to jest? Tam jest mieć. Albo nie mieć. Tam jest moduł zakopanych technologii. Ale do tego to ja sobie jednak, proszę Państwa szanownego, podlecę stateckiem. Bo tak jakoś nie będę lotał po tym dyscyklu. Nie będę po tym dyscyklu lotał i noszę tu podlecę. Lecem. Podlecem, dobra. Nie jest źle, ale mi się pierdzieli. Dobra, to ja sobie wykopię w takim razie, bo dzisiaj to tak niewiele zrobiłem, szczerze powiedziawszy. Ale może jak mi się uda zrobić, znaleźć taką, znaczy ja znalazłem gdzieś taką planetę, gdzie była woda. Ale ile? 2, 3, 4. Ładnie. Ale nie pamiętam, gdzie ona jest. No, bywa. I tu nie ma nic. O, tam jest. 140, no to przebiegnijmy się na piechotę. Przy okazji może się uda pozbierać trochę tego. Zawsze to coś, nie? To sobie postawię bazę. Dlatego, że tu jest bardzo dużo węgla. I muszę sobie zrobić jeszcze jeden. No właśnie, mordred, węgiel, sulfuryn. Jest tego od groma i trochę, powiem wam. Dlatego tu trzeba będzie postawić bazę, żeby nie latać za daleko w poszukiwaniu węgla. A tam, gdzie mam główną bazę, to muszę już coraz dalej zasuwać, żeby ten węgiel zdobyć. Na dokładkę jeszcze te strażniki, gdzie bym się nie pokazał, to zaraz te cholerne strażniki się pojawiają i brudzą mi w interesach. 2, 3, 4. 3 tylko. Dobrze. Nie jest źle. Tu jest co? Buczące jajo. Muszę poszukać. Gdzieś wiem, że gdzieś miałem tą. Co to jest? Wyleć za drzewo. Się zaczęło. Cholera, nie obawia się śmierci. No i to jest największy problem. 133, więc miejmy nadzieję, że się nie zbiesi i nie zacznie mnie gonić. Ale na wszelki wypadek to ja sobie przeładuję. O, tu jeszcze jest ten. Divodur.
Będziesz mnie gonił? Chyba nie. Okej. Zebrana technologia 4. 80-11. No to już nie jest źle. To nie jest tak tragiczne, bym powiedział. Nie chcę wzywać jak za pojazdy, chcę sobie to załadować. No i tak. Dobra, słuchajcie, szanowni Państwo, powiem tak. Na dziś to będzie wszystko. Chociaż szczerze powiedziawszy, to oprócz tego, że przeleciałem się kawałek i dobrze, to nie ja. Okej, okay, sorry James. To nie ja. To nie ja. Jakby ktoś pytał, to nie ja. Tam jest mi stateczek. O czym to ja? Aha. No nic właściwie dzisiaj nie zrobiłem. W tej grze. Nie wiem, dzisiaj to już mi się nie chce. O matko, 12 w nocy. Idę spać. Ostatnio jestem chronicznie niewyspany. Serio. Nie wiem, co jest grane, ale chronicznie jestem niewyspany. Uda się? Nie uda się. A tu się uda? Tu się uda, tak, to. Ojejku, mam ten materiał. Trzy, cztery, pięć. Okej, bateryjka. Dwa, trzy. Nie ma więcej. Wywalić na statek. Wywalić nie da się. No i tak, dobra. Słuchajcie, kochani moi. Jeżeli ktoś dotarł do tego miejsca, to tradycyjnie oczywiście może zostawić łapkę u górę. Ja się nie pogniewam, a wręcz przeciwnie. Jeżeli... Moment, proszę się napić. No i... Dobra, jedziemy z tym koksem. O. No i dach sześcienny, zakrzywiony, no proszę bardzo. No i tradycyjnie życzę Wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. I nie to miało być, tylko to. I no i cóż, no, trzymajcie się zdrowo. I do usłyszenia. Cześć.